Witam serdecznie. Wiecie, co jest dzisiaj? No właśnie, nie wiecie, co jest dzisiaj. Ja wam powiem, co jest dzisiaj. Zestaw Bambi w McDonaldzie. Oczywiście wziąłem calutki tutaj zestawik, ten za trzy dyszki, który wam się teraz wyświetla na ekranie. Od razu, co pragnę zaznaczyć. Trzy dyszki i jest to dużo, ale to dużo lepszy zestaw niż maty na przykład, no bo tutaj mamy te jakieś gwiazdki, a nie jakiś potrójny cheeseburger. Mamy też naklejeczki, o których nie wiedziałem, ale mamy tutaj Bambi, mamy tutaj tego właśnie nuggetsika. Mamy lody. Nie jakąś maczę z rypaną, tylko lody. Co prawda nie przypadam za bardzo za McFlurry, no ale jak już są, no to przetestujemy, tak? Ale bardzo mnie ciekawi, co to jest za sosidło. To jest tak, skład, no to... woda, cukier, sos sojowy, nasiona soi, pszenica, ocet spirytusowy, czosnek, skrobia modyfikowana, olej rzepakowy, pieprz czarny, substancje zagęszczające, substancje konserwujące. Czarny sos Bambi. Tak się nazywa. Czarny sos Bambi. Sprawdźmy, czy na pewno jest czarny. No. Czarniutki. Mocno pieprzowy, to na pewno. Co tutaj mamy w boksiku? Fryteczki, nuggetsiki klasyczne. Frytki z maka generalnie trzeba jak najszybciej zjeść, bo bardzo szybko one się psują. One tam mają chyba ze 2-3 minuty, że one są dobre, a potem to do wypierdzielenia, więc na początku frytki trzeba zawsze zjadać. Mamy taką gwiazdeczkę, Patryka roz gwiazdę. Kurde, nie. No nie jest taki ciągnący się ten ser, ale jest to ser. Smakuje jak chrupki serowe. Bardzo w porządku, szkoda, że tylko 3. No nuggetsów nie będę wam testował, no bo zwykły chicken nuggets. Kurde. Zapomniałem jeszcze dodać, że mamy napój mały w zestawie, więc naprawdę jak za 3 dyszki. Lody, tutaj taki szybki posiłeczek. Napój, kurczę, petarda. A, tego sosu nie spróbowałem, kurde. Bierzemy sobie z chicken nuggetsem ten właśnie czarny sos. Powiem tak, sos bez szału, taki po prostu sos. I teraz McFlurry, prezentują się one o tako, to ponoć są skittlesowe, dziwne według mnie połączenie, ale no cóż. W porządku, taki lód, taki no bez wielkiego szału, ale fajnie, że jest jakaś taka, wiecie, innowacja. Całość oceniam szczerze 8 na 10, daj znać w komentarzu, czy jadłeś już ten zestaw i czy ci posmakowały na przykład gwiazdeczki. Ja już wam nie zabieram więcej czasu, widzimy się w jutrzejszym filmie, siemanko.